Jakiś czas temu zostałem zaproszony do programu Sezon na faceta i tam jedna z prowadzących zapytała mnie, jakie mam kompleksy. Zastanowiłem się na tę chwilę, ale odpowiedziałem z całą pewnością, że nie mam żadnych. Teraz zobacz, jak arogancko to brzmi. Ale właściwie jest dokładnie odwrotnie. Tak właśnie powinno być. Możemy się całkowicie pozbyć wszystkich kompleksów, a wtedy życie staje się dużo przyjemniejsze. Zapraszam do oglądania. Żeby pozbyć się kompleksu, najpierw musimy zastanowić się, jak on działa. Wyobraź sobie, że Monika ma duży kompleks na punkcie swoich małych piersi. Porównuje się do koleżanek i uważa, że na ich tle wygląda mało atrakcyjnie. Za każdym razem, kiedy pojawia się sytuacja, gdzie jej biust jest bardziej wyeksponowany, na przykład na plaży albo na basenie, ona czuje się źle. Czuje wstyd. Wewnętrzny głos podpowiada jej różne niestworzone rzeczy i Monika nie czuje się zbyt pewnie siebie. Zatem posiadanie takiego kompleksu nie jest żadną pozytywną rzeczą i przynosi wyłącznie negatywne emocje. Jak pokazują badania, sami wobec siebie jesteśmy dużo bardziej krytyczni niż inni ludzie wobec nas. Dlatego, kiedy oceniasz siebie przez pryzmat swojego kompleksu, to nie tylko nie jesteś obiektywny, ale do tego zaczyna działać prawo samospełniające się przepowiedni. Nieświadomie zaczynasz filtrować rzeczywistość w potwierdzeniu swoich przekonań. A to po pierwsze jeszcze mocniej będzie cię utwierdzało w tych przekonaniach, a po drugie będzie sprawiało, że oceniasz się jeszcze krytycznie, bo twoje interpretacje wydarzeń często są mocno przesadzone. Na przykład, kiedy Monika dostanie kosza od chłopaka, który jej się podobał, od razu może pomyśleć, że to na pewno przez jej mały biust, a dużo trudniej będzie jej wpaść na to, że to przez to, że była zbyt nieśmiała i za mało pewna siebie. Między innymi przez to, że ma jakiś kompleks, a nie, że ma mały biust. Zatem pojawia się pytanie, jak pozbyć się kompleksów? Kompleksy biorą się z tego, że wierzysz, że musisz być inny niż teraz jesteś. Porównujesz się do innych ludzi dookoła ciebie i nabierasz przekonania, że musisz tak samo dobrze wyglądać, tyle samo zarabiać i mieć takie same sukcesy, żeby czuć, że jesteś wystarczająco wartościowy. Kompleksy powstają wtedy, kiedy sam uważasz, że na jakimś polu jesteś gorszy niż reszta społeczeństwa. Jednak takie myślenie zakłada, że musisz być doskonały pod każdym względem, bo jak nie, to będziesz się czuł źle. Tylko czy to ma jakiś sens, kiedy ludzie z natury są niedoskonali i praktycznie każdy ma jakieś wady? Czy zawsze musimy się czuć z nimi źle? Pozbycie się kompleksów nie wymaga żadnych działań ani ulepszania siebie, wymaga jedynie zmiany myślenia. Nie chodzi o to, że masz sobie teraz udowadniać, że pod innymi względami jesteś ok, to pod tym możesz być odrobinę gorszy, bo to nadal jest porównywanie się do innych i budowanie swojego poczucia własnej wartości na zewnętrznych czynnikach. Kluczem do pozbycia się kompleksów jest zrozumienie, że nie musisz się do nikogo porównywać. Że nie wszyscy muszą cię lubić i akceptować, bo nigdy tak nie będzie. Najłatwiej pozbędziesz się kompleksów, postępując według trzech prostych kroków. Bądź świadomy tego, że czujesz się źle z jakiegoś powodu w danej chwili. I nazwij w myślach swoje emocje. To pierwszy bardzo ważny krok, bo często ludzie są ciągle poddenerwowani czy niepewni siebie, nawet nie do końca wiedzą dlaczego. Dlatego świadomość problemu jest bardzo ważna. Krok drugi. Uświadom sobie, że twoje kompleksy to tylko twoja indywidualna ocena siebie, która jest iluzją. Bo ktoś inny z takim samym problemem jak ty może to całkowicie zaakceptować i świetnie się z tym czuć. Bądź świadomy, że nie musisz się czuć źle i to tylko kwestia twojego myślenia. Popatrz na ludzi dookoła ciebie i zobacz, że nikt poza tobą nie zwraca większej uwagi na to, czym ty się tak bardzo przejmujesz. Krok trzeci. Nie próbuj na siłę wyluzować, tylko pogódź się z tym, co czujesz. Powiedz sobie, jestem zaniepokojony i akceptuję to. Obserwuj przez chwilę tą emocję i nie walcz z nią. Kiedy będziesz świadomy tego, co czujesz, będziesz wiedział, że wynika to wyłącznie z twojego sposobu odbioru rzeczywistości, a nie z samej rzeczywistości. A do tego przestaniesz walczyć z tą emocją, to będziesz w stanie przejrzeć na wylot ten mechanizm i wszystkie negatywne uczucia dużo szybciej miną.
tym szybciej, im częściej będziesz stosował ten schemat trzech kroków. Masz już gotową metodę na poradzenie sobie praktycznie z każdym kompleksem, ale ona nie ma prawa zadziałać, dopóki nie przetestujesz jej w praktyce. Dlatego to działa. A jeśli chcesz zdobyć znacznie więcej wiedzy na temat budowania głębokiej pewności siebie, to kliknij tutaj i zobacz to nagranie. Jak zawsze zachęcam też do subskrybowania tego kanału i do polubienia mojej strony na Facebooku. Do następnej niedzieli. Robert Marchew.